tym filmie zademonstruję, jak nagrać płytę audio CD, kiedy jest nam to potrzebne. Najczęściej, gdy mamy jakieś radio na płyty w samochodzie, które nie czyta plików MP3, też nie posiada wejścia USB czy jakiegoś innego, lub też do jakiejś starszej wieży, radia. Gdy na naszym odtwarzaczu nie znajdziemy loga MP3, tylko właśnie takie z napisem Compact Disc Digital Audio, oznacza, że potrzebujemy specjalnej płyty audio CD. W tym wypadku nie wystarczy tylko przenieść plików na płytę i zapisać ich, tylko musimy użyć programu, który znajdziemy w każdej wersji Windowsa. Chodzi oczywiście o Windows Media Player. Do tego musimy zaopatrzyć się w czystą płytę CD oraz oczywiście posiadać napęd z funkcją nagrywania. Może to być oczywiście klasyczny napęd w komputerze stacjonarnym lub laptopie, albo alternatywna opcja w postaci takiego na USB. Jeśli ktoś posiada jakiś mega smukły laptop bez napędu, to z takiej opcji można też skorzystać. Ważna informacja jest taka, że w przypadku płyty audio CD nie liczymy rozmiaru naszej muzyki klasycznie, tylko będziemy ją przeliczać na minutę. Na standardowej płycie 700 MB zmieścimy 80 minut muzyki, czyli jest to około 18-20 otworów. Wybieramy nasz folder z piosenkami. Ja na potrzeby tej prezentacji mam taki, w którym znajduje się 13 utworów. Odpalamy nasz Windows Media Player i tu w górnym prawym rogu szukamy zakładki Nagraj. W tej chwili widzimy komunikat włóż niezapisany dysk CD, więc przechodzimy do napędu i wkładamy naszą czystą płytę. Po jej wczytaniu przez program widzimy, ile wolnych minut na naszej płycie zostało. Przechodzimy do folderu, zaznaczamy nasze utwory. Można też użyć kombinacji klawiszy Ctrl-A, żeby zaznaczyć wszystkie, i przeciągamy je na naszą listę nagrania. Utwory się wczytały. W tej chwili widać, że mamy jeszcze dostępne 33 minuty i 41 sekund na naszej płycie. Możemy modyfikować ich kolejność, przeciągając dowolnie. Ja ustawię tak po numerach, żeby były po kolei. Oczywiście na tym etapie możemy jeszcze sobie dodać jakieś inne utwory. Przed rozpoczęciem nagrania warto otworzyć nasze boczne menu i tutaj upewnić się, że mamy zaznaczoną opcję Disk CD Audio. Jeżeli wszystko jest w porządku, klikamy przycisk Rozpocznij nagrywanie. Nasze utwory są nagrywane. W prawym dolnym rogu możemy zobaczyć informację, w ilu procentach zostało to ukończone. Po nagraniu naszej płyty program sam otworzy nasz napęd z gotowym dyskiem. Zostało nam tylko umieścić płytę na naszym urządzeniu i przetestować, czy działa. Mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych moich poradników oraz do subskrypcji kanału.